Wiele słyszy się o ludziach opętanych przez istoty z innego świata. Ostatnie kilkanaście lat jednak przyzwyczaiło nas już dosyć mocno do tego, iż nie tylko człowiek zostać może opętany. Każdy z nas słyszał o opętanych lalkach lub przeklętych przedmiotach należących do zmarłych. Dziś jednak zwrócę waszą uwagę na podatne na opętania rzeczy, których nie znaliście wcześniej. 1. Rosnące na cmentarzach drzewa. Istotą drzew jest to, by wyciągając z ziemi wszystko, co potrzebne, piąć się ku niebu. Ziemia cmentarna zaś, przesiąknięta śmiercią, często ułatwia zmarłym przydostanie się do drzew. Nie jest to jednak opętanie standardowe. Nie jesteśmy w horrorze, gdzie drzewo chwyci cię swymi gałęziami. Jednak może się zdarzyć, że usłyszymy głos z jego wnętrza. 2. Broń, z której kogoś zabito. Odebranie komuś życia to coś więcej niż sobie wyobrażamy. To ingerencja w świat i w jego przyszłość. Przedmioty, z których odebrano komuś życie, nasiąkają emocjami podobnymi do tych, dzięki którym powstają poltergeisty. Podniesienie takiej broni może sprawić, że poczujemy niepokój bądź przyjemność. Będą to uczucia mordercy po odebraniu komuś życia. 3. Zegary. Jest to dość symboliczne zagadnienie oparte o pojęcie ostatniej godziny, a wręcz minuty, z której uszło z kogoś życie. Zegar, który co do nanosekundy przesunął wskazówkę w momencie śmierci kogoś w tym samym domu, może, że tak to ujmę, na swój nieożywiony sposób zapamiętać tę chwilę. 4. Lustro. Pewnie zdecydowana większość z was słyszała już o tym, jednak jako, że pewnie nie wszyscy, przytoczę wam zwyczaj, w którym niegdyś zakrywało się lustra w domu zmarłego, by duch nie wkroczył do jednego z nich. 5. Aparat. Niegdyś ludzie wierzyli, że utrwalenie czyjegoś obrazu może pochłonąć jego duszę. Tak jako osoba żywa nie musi się tego obawiać. Zrobienie zdjęcia zmarłemu może przywiązać go do aparatu, jak i ciebie. Tyle jednak ode mnie. I zostałem o coś poproszony bardzo mocno, więc tymczasem mówił do was kot, teraz zwijam się w kłębek. I życzę wam wszystkim miłego wieczoru.